Hej, witam Was w kolejnym przeglądzie technologicznych wieści. W tych materiałach zajmujemy się przeglądem tego, co wydarzyło się w technologii ostatnio, najważniejsze według mojego subiektywnego zdania na ten temat. Tak jak już wspominałem, te materiały nam ukazywały się w wtorek oraz piątek, tak aby było trochę newsów, a przy okazji, żebym mógł zająć się innymi projektami, które już wkrótce pojawią się na kanale. Już są w tym momencie w opracowaniu, w końcowej produkcji dwa albo trzy kolejne materiały, takiego troszkę innego typu niż do tej pory, chociaż też były tego typu materiały, które wymagają nieco więcej, więc też z tego tytułu właśnie stwierdziłem, że będę rzadziej wydawał newsy, ponieważ one zajmują mi coraz więcej czasu, bo coraz więcej elementów dodaję do tych newsów, coraz więcej rzeczy się tutaj dzieje, coraz bardziej staram się ulepszać jakość dźwięku, niedźwięku i wiele innych rzeczy, więc niestety zajmuje mi to coraz więcej czasu i ze względu na to też brakuje mi czasu na produkcję innych materiałów z tego tytułu. Właśnie tak to będzie wyglądało w tym momencie, że będą dwa materiały w ciągu tygodnia, czyli zapraszam Was w każdy wtorek oraz w każdy piątek około godziny 16 na ten kanał, tak aby obejrzeć sobie kolejny przegląd technologicznych wieści. A ja nie przedłużam już wiele więcej, bo ten wstęp i tak trwa bardzo długo i zapraszam Was do dalszej części materiału zaraz po krótkim intro. Wielu z nas miało nadzieję, że z końcem roku skończą się problemy na rynku półprzewodników, na rynku chipów. Po prostu zwyczajnie w tamtym roku mieliśmy gigantyczne niedobory w chipach właśnie produkowanych przez różne firmy, w tym m.in. TSMC, Samsunga i nie tylko. Mieliśmy nadzieję, że z końcem roku te problemy się skończą, potem mieliśmy nadzieję, że w końcu wkrótce kryptowaluty stracą na wartości, nawet sam robiłem taki materiał, że spadają, to jest pierwsza oznaka wiosny, jednakże niestety w dalszym ciągu kryptowaluty utrzymują swoją cenę oraz wciąż mamy problemy z niedoborami na rynku chipów, wciąż mamy problemy z niedoborami różnych podzespołów, mamy problemy z łańcuchami dostaw niestety. Wszystko to wygląda niestety niezbyt wesoło w tym momencie. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, jak chociażby tak jak mówiłem, tym, że zwiększone jest zapotrzebowanie ze względu na trwającą sytuację na świecie, plus zwiększone jest zapotrzebowanie ze względu na to, że mamy coraz więcej na rynku osób, które chcą kopać kryptowaluty. Jest wiele, wiele czynników. Oczywiście niestety ta sytuacja, która była na świecie, pomimo tego, że ona zwiększyła zapotrzebowanie, to jeszcze wpłynęło na to, że mamy problemy z łańcuchami dostaw i to wszystko się sumowało na ten obraz rynku, który mamy w tym momencie niestety niezbyt fajny. I niestety coraz więcej firm analitycznych przewiduje, że taka sytuacja potrwa jeszcze długo, co najmniej do końca wakacji. Niektórzy przewidują nawet, że do końca roku taka sytuacja może niestety potrwać ze względu tam na różne czynniki, które działają na świecie. Niestety. Dodatkowo Asus, firma produkująca między innymi karty graficzne od Nvidia, też mówi o tym otwarcie, że w pierwszym kwartale tego roku było tak naprawdę jeszcze mniejsze dostarczanie chipów przez Nvidia, niżeli miało to miejsce w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Więc widzimy, że te niedobory na rynku są coraz większe, są coraz bardziej dotkliwe dla nas. No i niestety to może potwierdzać to, co mówiłem przed chwilą, że te niedobory na rynku mogą potrwać jeszcze znacznie, znacznie dłużej niż się tego początkowo spodziewaliśmy. Dodatkowo firma MSI postanowiła, że będzie podnosiła ceny swoich kart graficznych i to od AMD i to od Nvidia. Też nie ma się co dziwić firmie MSI, że taką decyzję podjęli, chociażby ze względu na to, że no, w tym momencie sprzedawane są karty graficzne po mocno zawyżonych cenach przez powiedzmy sobie to pośredników, tak zwanych Januszy biznesu, czy jak ich zwał, tak ich zwał. No wiadomo, że są sprzedawane po bardzo zawyżonych cenach, często dwukrotnie przewyższających dwukrotność wartości początkowej karty graficznej i te karty graficzne dalej w ciągu się sprzedają na portalach aukcyjnych, więc firma MSI zobaczyła w tym, że no ma szansę na to, że może i ona zarobić więcej, więc czemu nie? Czemu ma nie spróbować? Czemu ma nie zarobić więcej? Czy później, jeżeli wszystko wróci w sytuacji do normy, ceny wrócą do normy? Nie sądzę, ale tak jak mówię, no w tym momencie nie ma się co dziwić firmy MSI, że próbuje zarobić trochę więcej grosza na tym wszystkim, co się dzieje na rynku. Nowy szef Intela ewidentnie próbuje się wykazać. Próbuje nam pokazać, że jest odpowiednią osobą na to stanowisko. Chociażby ze względu na to, że poinformowali oni o tym, że wreszcie udało im się uporać ze swoimi problemami z 7-nanometrowym procesem litograficznym, który, tak jak wiemy doskonale, no mieli problem, nie mogli sobie z nim poradzić, dlatego tak długo pozostawali w tyle za AMD czy za TSMC, które już dawno produkują swoje procesory w 7-nanometrach. Oczywiście ja wiem, że procesory produkowane przez TSMC i te produkowane
przez Intela. No ciężko jest przyrównywać identycznie ten proces litograficzny, ponieważ on się nieco różni od producentów, jednakże no cały czas pozostawali w tyle i marketingowo zwłaszcza pozostawali w tyle. W tym momencie dostaliśmy informację, że udało im się wreszcie uporać z problemami z 7-nanometrowym procesem litograficznym i pierwsze procesory właśnie 7-nanometrowe od Intela zobaczymy już w 2023 roku. Co jednak wcale nie jest tak naprawdę żadnym wyczynem, bo w tym momencie prawdopodobnie TSMC będzie produkowało już swoje procesory w 3 nanometrach, a nie w 7 jak Intel, więc dalej będzie o spory krok, nawet dwa kroki do przodu przed architekturą Intela. Jednakże jest to też dobry krok naprzód dla Intela, ponieważ do rozwiązania tego problemu stosowali oni użycie EUV produkcji właśnie chipów, więc z tego tytułu możemy wnioskować, że prawdopodobnie będzie im łatwiej przejść na kolejne niższe procesy litograficzne. Mówimy tutaj o procesach litograficznych na przykład 5 i 3 nanometrów, będzie im o wiele łatwiej, skoro mają już EUV w swoich standardach. Dodatkowo Intel, taka ciekawostka, jeżeli chodzi jeszcze o tego samego pana, postanowili, że zainwestują oni 20 miliardów dolarów w nowe fabryki. Między innymi będą to dwie fabryki właśnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie będą produkowali oni chipy dla siebie, ale również może się okazać, że będą produkowali chipy dla firmy zewnętrznej. Więc czasem może się okazać tak, że na przestrzeni np. 3-4 lat będziemy mieli procesory od AMD wyprodukowane przez Intela. Taka ciekawostka. Oczywiście to jest tak bardzo daleko idące wnioski, ale w każdym razie no, jest szansa na to, że Intel będzie produkował również procesory w swoich fabrykach dla innych producentów. Wiele wskazuje na to, że możemy się wkrótce spodziewać premiery nowych Nintendo Switchy, dwójek Pro, czy jak tam zwał, tak zwał, bo nazwy jeszcze do tej pory nie poznaliśmy, ale wiele wskazuje na to, że możemy wkrótce spodziewać się nowych konsol hybrydowych od firmy Nintendo. Mamy coraz więcej przecieków na temat specyfikacji tych konsol. Mamy informacje, że będą one korzystały z nowych układów od Nvidia, nowych układów graficznych od Nvidia. Oczywiście to wcale nie wydaje się żadnym zaskoczeniem ze względu na to, że już w poprzedniej generacji mieliśmy do czynienia właśnie z układami od Nvidia. Tym razem też będziemy mieli do czynienia z układami od Nvidia. To jest raczej bardzo prawdopodobne, co najmniej. Prawdopodobnie będziemy mieli też do czynienia z wsparciem dla DLSS od Nvidia w nowych konsolach od Nintendo. O ile jeszcze na samych, powiedzmy sobie, na samej konsoli w wersji przenośnej ta grafika jest w miarę znośliwa, da się to przeżyć, ponieważ jest mały ekran, więc jest ok. Ta rozdzielczość 720p jest też bardzo ciekawa i jest w porządku. O tyle, jeżeli podłączymy już konsolę do dużego ekranu, powiedzmy 50, 55, 60 cali, no to niestety ta grafika nie wygląda zbyt rewelacyjnie. Jeżeli będziemy mieli wsparcie do DLSS-a, powiedzmy sobie, że jeżeli gra będzie odtwarzana nawet w 720p, możemy rozciągnąć tą rozdzielczość nawet do, powiedzmy sobie, Full HD, czy nawet 2K, gdzie już na takim ekranie będzie to wyglądało w miarę rozsądnie. Oczywiście to też nie będzie jakoś tam pięknie wyglądało idealnie, ponieważ gra będzie natywnie renderowana w rzeczywistości 720p, więc też no, nie oczekujmy cudów, ale doskonale wiemy, że technologia DLSS dość dobrze, dość sprawnie sobie działa w kartach graficznych od Nvidia, zwłaszcza to DLSS 2.0. Wygląda to w miarę ciekawie, wygląda to w miarę dobrze i działa to w miarę fajnie. Naprawdę nam poprawia i wydajność gry w stosunku do niewielkiej utraty na jakości gry, więc jestem ciekawy tego rozwiązania i mam nadzieję, że te plotki się potwierdzą, bo sam bym chciał zobaczyć tą konsolę, przetestować tą konsolę, jak ona wygląda, jak działa to właśnie upskalowanie grafiki do wyższej rzeczywistości na dużym ekranie. Być może Samsung skorzysta z zewnętrznych producentów wyświetlaczy OLED. Jak doskonale wiemy, Samsung sam w sobie jest potentatem na rynku pracy paneli OLED do smartfonów. Jednakże wygląda na to, że bardziej opłaca się Samsungowi kupić panele innej firmy niż produkować samemu panele OLED. Oczywiście mówimy tutaj o produktach firmy BOE, chińskiej firmy BOE, która produkowała już wyświetlacze dla wielu smartfonów, chociażby dla Huawei'a i niestety właśnie straciła sporo w tym momencie na sprzedaży swoich produktów ze względu na to, że Huawei są zbanowane, a ilość sprzedawanych smartfonów przez tego producenta niestety też się zmalała, więc no niestety też firma szuka nowych kontrahentów i prawdopodobnie zaoferowała właśnie Samsungowi dość dobry deal i Samsung zgodził się prawdopodobnie, bo to jest cały czas w sferze plotek mówimy, na wykorzystanie ich ekranów, ale mówimy tutaj prawdopodobnie o tych słabszych smartfonach, mówimy o niższej serii M, więc nie oczekujmy, że zobaczymy prawdopodobnie, na razie przynajmniej, w Samsungu Galaxy S22 ekrany od BOE.
Ciekawe pogłoski pojawiły się znowu ze stajni Microsoftu, ponieważ Microsoft prawdopodobnie będzie chciał wykupić platformę Discord. Jest to platforma, która w tym momencie jest chyba największym komunikatorem na świecie. Microsoft prawdopodobnie chce ją wykupić. Niestety dobrze wiemy, jak skończyła się platforma Skype. Mało kto korzysta z platformy Skype, a wiemy, że w swego czasu była ona bardzo potężną platformą i niestety po wykupieniu przez firmę Microsoft niestety stało się to, co się stało i platforma straciła na swoim znaczeniu. Więc miejmy nadzieję, że tym razem nie będzie tak źle, że platforma Discord nie straci na swoim znaczeniu, a tylko może skorzystać na tym, chociażby może być jako taka, powiedzmy sobie, domyślna platforma do komunikacji między graczami na konsolach Microsoftu, czyli konsolach Xbox Series X czy Xbox Series S, być może nawet również starszej generacji. Mamy też kolejne przecieki ze stajni Sony. Tym razem mówimy o konsolach. A mianowicie mówimy o użytkownikach starszych konsol. Mówimy to o użytkownikach konsoli PlayStation 3, PlayStation Vita oraz PlayStation Portable. Niestety nie mamy dla nich dobrych informacji, ponieważ prawdopodobnie PlayStation 3 oraz PlayStation Portable zostanie zablokowany dostęp dla tych konsol do sklepu PlayStation Store. Tracimy dostęp do możliwości zakupu gier na te konsole. Oczywiście zakupu cyfrowych gier. Cały czas będziemy mogli grać w tytuły, które zakupimy sobie w formie fizycznej i prawdopodobnie, jeżeli to wszystko się potwierdzi, taki ruch Sony podejmie 2 lipca. 2 lipca zablokuje właśnie PlayStation Store dla tych starszych konsol i mówimy tu właśnie o tych dwóch konsol. Co do PlayStation Vita, prawdopodobnie wsparcie potrwa nieco dłużej, ponieważ wsparcie prawdopodobnie potrwa do 27 sierpnia też, no, czyli wcale niewiele dłużej niestety i też zostanie prawdopodobnie zamknięte do możliwości zakupywania gier cyfrowej. No i w tym materiale to by było tyle. Mam nadzieję, że materiał się spodobał. Jeżeli tak, standardowo łapka w górę. Jeżeli nie, standardowo łapka w dół oraz komentarz, co według Ciebie jest zrobione źle, tak żebym wiedział, co mogę poprawić w przyszłości w swoich materiałach. Na środeczku ikonka subskrypcji. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zapraszam do subskrypcji. Po lewej i po prawej kolejne materiały z mojego kanału. Mam nadzieję, że również Cię zainteresują i oglądasz je z chęcią. W sumie nie pozostaje mi już dzisiaj nic innego, tylko pięknie pożegnać. Do zobaczenia. Cześć!